Kuziński. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem Zbawiciela, Alleluja. U Twego Syna, Gospodzina, Matko. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Ku Tobie, Maryjo, Matko Mesjasza, choć nie zazwana jeszcze imieniem, biegło wołanie dziejów przed zwiastowaniem. To było ciągłe słowo proroków, natchnionych pieśniarzy,
wydarzeń, znaków. To było Boże Słowo o Tobie, która miałaś pojawić się jako dziewica rodząca Emanuela. To była obietnica, którą miał wypełnić Bóg w dniach nowego stworzenia. Ale gdy zaczęły się te dni stworzenia i miało zajaśnieć naszym oczom światło Chrystusa, Bóg podał nam Twoje imię. Posłał wtedy Bóg anioła do dziewicy Maryi w Nazaret. Oto jest Twój po raz pierwszy podany wyraźny adres i imię. Bo zaczyna się czas Słowa, Boga, który staje się człowiekiem. Teraz wracamy myślą do tego momentu. Jest to chwila, z której wyrośliśmy. Maryjo, Królowo Polski, pamiętam. Pamiętam Twoją drogę wiary heroicznej. Pamiętam Twoje dni i noce pełne niepokoju o Jezusa. Pamiętam Twoje uniesienie w radosnym uwielbieniu Pana i Twój ból, gdy patrzyłaś w Jego twarz na krzyżowej drodze. Pamiętam Twoją moc zadziwiającą, gdy stałaś przy ukrzyżowanym i gdy modliłaś się do Syna w tę noc, gdy inni opłakiwali umarłego, ogarnięci beznadzieją. Pamiętam Twoje trwanie w wieczerniku, które tak zachęcało do trwania z Tobą apostołów i uczniów. Pamiętam, jak potem przez całe 2000 lat pojawiasz się przy ludziach, wstawiasz się za nami, ochraniasz Kościół i narody, sławisz Boga z nami Twoją pieśnią Magnificat. Dzisiaj w tym miejscu chcemy dziękować Bogu za Twoją obecność i cuda. Nie wyśpiewamy o tych wydarzeniach, nie wypowiemy ich. Wyrazi je nasze spojrzenie, westchnienie, modlitwa. Maryjo, Królowo Polski, nałożył na nas Bóg obowiązek naśladowania Twojej wiary i kontynuacji Twojej służby. Stajesz naprzecie, a my wzdychamy do tych początków, wracamy do nich, chwytamy się tej Ewangelii początków i idziemy. Idziemy z Tobą, przewodniczko naszej wiary, patrzymy na Twoją służbę. Jest tyle miejsc, tyle spraw, tyle wezwań i potrzeb ludzkich. Jak zachować wrażliwość, wierność, autentyzm chrześcijański naszej służby, naszej służby człowiekowi, wędrowcom ludzkich dróg? Czuwam. Są sprawy, którymi chcą nas zwieść. Ciemne duchy wokół naszych domów i serc. Ciemne siły wychodzą z ciał, z obrazów, z mediów, z ksiąg. Czuwajcie, mówi nam Pan, bo władze, bo układy, bo obyczaje, bo słabość, bo grzech. Królowo Polski, naród Twój, który wie, ile Tobie zawdzięcza w przeszłości, woła do Ciebie, weź raz jeszcze nas w obronę. Przemów za nami słowo. Poświadczył Bóg, że gdy Ty przybywasz, pierzcha diabeł, zaprzysiężony ateista i antyhumanista. Poświadczył Bóg, że gdy Ty przybywasz, staje się jaśniejsza noc świata, narodu i serc. Wołamy więc, czuwamy. Jest u nas wiele spraw, które bolą, krzyczą o zmianę, o ratunek, o odpowiedzialność. Są ustawy, które sprzyjają dzieciobójcom, są układy, są poglądy, są wrogie mafie, które kryją, honorują gorszycieli i zabójców. Są organizacje, są organa, są komórki władzy przeżarte złem jak rdzą, swoim bezprawiem, arogancją, przywilejami. Rozkładają społeczeństwo jak komórki rakowe. Są nowotworem obcym na chrześcijańskim organizmie Polski. Pośpiesz nam na ratunek, podsuń nam dobrą myśl,
Ukaż drogę, umocnij naszą solidarność w Bogu, z Tobą i z braćmi. Przyjmij, Maryjo, ten nasz apel i na życie, na bój błogosław. W tej modlitwie apelowej pragniemy, Maryjo, polecić Ci cały Kościół Święty papieża Franciszka, polski episkopat. W szczególny sposób modlimy się dzisiaj za arcybiskupa Wacława, metropolitę częstochowskiego, Twego wielkiego czciciela, w dniu jego imienin. Prowadź go, aby nieustraszenie bronił chrześcijaństwa, aby nieustraszenie trwał na straży pasterskiej posługi. Polecamy wszystkich powołanych do służby Bożej w kapłaństwie, życiu zakonnym, wszystkich seminarzystów rozpoczynających nowy rok akademicki, szczególnie w naszym paulińskim zakonie. Polecamy wszystkich kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem, ojcem przeorem Jasnej Góry, wszystkich ojców, braci, kleryków, nowicjuszy, postulantów, wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, ojców redemptorystów, zespół redakcyjny rozgłośni radia i telewizji Trwam. Polecamy te wszystkie intencje, które są zapisane w apelowej Wielkiej Księdze Apelowej o wypełnienie się woli Bożej w życiu księdza prałata Czesława. Maryjo, w dniu dzisiejszym peregrynujesz w parafii Lusowo w znaku Twojej świętej ikony. Prosimy o zdrowie dla Marzeny. Polecamy Alinę i Jerzego Rybackich z okazji 35. rocznicy ślubu. Polecamy Romana w 50. rocznicę jego urodzin. Są z nami obecni na apelu jasnogórskim pielgrzymi. Jest to grupa emerytów z Biłgoraja. Są pielgrzymi ze Stęszewa, archidiecezja poznańska. Są pielgrzymi z Targowisk, archidiecezja przemyska. Pielgrzymi z Kościana, archidiecezja poznańska. Jest pielgrzymka z Sieniawy, archidiecezja przemyska. Są to maturzyści z wychowawcami, z księdzem Jackiem. Polecamy wszystkich pielgrzymów, wszystkich tych, którzy nawiedzili to święte miejsce. Są pielgrzymi też z Jabłonnej, archidiecezja lubelska. Te wszystkie, Maryjo, prośby i błagania pragniemy włączyć w rozważaną tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan jest Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze Prowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O udzielenie błogosławieństwa prosimy ojca generała naszego paulińskiego zakonu, ojca Arnolda. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.